Witam państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o niesamowitych właściwościach leczniczych grzybów, a mianowicie grzyba brzozowego, chuby brzozowej. To jest jeden z najmocniejszych w swoim działaniu antyoksydacyjnym grzyb i nieprzypadkowo jest nazywany grzybem długowieczności. Ja państwu dzisiaj przedstawię chubę białą i chubę czarną. Czym one się różnią? Jakie mają właściwości, jakie mają składniki i w jaki sposób my możemy te grzyby stosować? Także zapraszam państwa do oglądania i oczywiście do subskrypcji kanału. Czym jest chuba albo inaczej czaga? To jest grzyb Pasożytniczej. Poprzez spory, które dostają się do pęknięć w korze, no on zaczyna później się rozwijać na drzewach. I takich grzybów, które na drzewach się rozwijają, jest dość wiele gatunków. Natomiast no, nas interesuje grzyb brzozowy. Biały grzyb brzozowy i czarny albo biała i czarna chuba. Mają inne działanie i zupełnie inaczej wyglądają. Na przykład chuba czarna. Blisko porek podkorowej. Ma postać takiej chropowatej, ciemnej narośli, na drzewie i jest on nieregularnych kształtów. W środku jest taki mocno brązowy, można powiedzieć taki rdzawy w przekroju. Rośnie na pniach modziewi, brzus, olch. Oczywiście na brzozach znacznie częściej, dlatego się nazywa grzybem brzozowym. Jest bardzo rozpowszechniony w takich krajach bardziej północnych, na przykład w Kanadzie, na Alasce, na Syberii, ale też na przykład na Kaukazie, w Azji jest bardzo znany. W Polsce no, Huba jest tak pod częściową ochroną i nie można sobie tak pójść i bez specjalnego pozwolenia. Tą chubę uzbierać w lesie. Natomiast osoby w tych miejscach, gdzie rośnie jej bardzo dużo, w tych krajach, kiedy chodzą na grzyby, na chubę właśnie, to nie biorą ze sobą zwykłego nożyka, a raczej biorą ze sobą piłę, e, młotek, siekierę, no bo grzyb jest bardzo twardy i bardzo trudno jest go oddzielić od drzewa. Grzyb polece się zbierać. Nie niżej niż 1,5 metra od ziemi. I też w takich rejonach, które są czyste. Jeżeli teren jest zanieczyszczony, to trzeba uważać, bo chuba będzie jak gąbka chłonęła te wszystkie zanieczyszczenia, szczególnie te promieniowania radioaktywne. Także to jest bardzo ważne, gdzie grzyby zbieramy. Hubę czarną zbiera się tylko z żywych drzew z żywych brzus. Jeżeli widzimy, że drzewo już jest złamane, ono leży na ziemi lub jest jakieś spróchniałe i widzimy na niej chubę, no to ona już praktycznie nie będzie miała właściwości leczniczych. Ze względu na to, że w momencie jak drzewo umiera, to chuba zaczyna się przekształcać. Ona zmienia swoją formę i zaczyna wytwarzać te spory, żeby później z wiatrem one mogły się roznieść, rozsiać się i gdzieś się zagnieździć w innych drzewach. Zupełnie inaczej jest z chubą białą. Pętnie rośnie na drzewach umierających lub już martwych, nawet spruchniałych. Na takim drzewie rośnie bardzo długo i swoich właściwości leczniczych nie traci. Wygląda trochę jak połówka kapelusza. Brązowy lub szary u góry i bardzo gładki i biały od spodu. W przykroju ten grzyb też jest śnieżno-biały. I ta biała część to są takie bardzo drobne rurki, dlatego grzyb się nazywa też białoporek. Możemy go bez problemu spotkać w lasach brzozowych. W medycynie ludowej jest znany od wieku i obecnie przeżywa taki okres bardzo mocnego zainteresowania w różnych krajach ze względu na te niesamowite właściwości terapeutyczne. Bardzo często poleca się jako monoterapia w różnych dolegliwościach albo jako uzupełnienie kuracji, jako taka medycyna komplementarna. Jeżeli chodzi o składniki aktywne, jest ich ogromna ilość. Mówi się, że nawet około 200 składników aktywnych jest w hubie wśród nich kwasy humusowe, melaniny, polisacharydy, beta-glukany, polifenole, a także pierwiastki śladowe i witaminy. W medycynie ludowej najczęściej poleca się na problemy układu pokarmowego przy stanach zapalnych żołądka, przy nadkwasocie, niedokwasocie, przy powstaniu nadżerek i wrzodów żołądka. Ogólnie jest znana z tego, że przyspiesza gojenie się wszystkich śluzówek. Dlatego nawet w ginekologii też polecana przy nadżerkach na szyjce macicy i można stosować do wewnątrz, jak również na przykład można robić irygację z naparu huby. Na Syberii, w rejonach altajskich, chuba się ceni za jej bardzo mocny wpływ na układ immunologiczny. Zarówno na choroby ostre, przy różnego rodzaju przeziębieniach, jakichś infekcjach, bo ma działanie bakteriobójcze i wirusobójcze, jak również przy bardzo poważnych stanach przywlekłych. Na przykład przy chorobach układu sercowo-naczyniowego, przy poważnych problemach z wątrobą. Wspomaga proces detoksykacji wątroby. I oczywiście, z czego słynie Huba na przykład na Syberii, to jest z jej działania antynowotworowego. Owszem, medycyna akademicka no, nie za bardzo to uznaje. Natomiast jest ogromna ilość świadectw, i nie tylko wśród specjalistów medycyny naturalnej, też wśród lekarzy, którzy stosowali. Ja na przykład sama czytałam artykuł takiego lekarza, który opisywał, jak wyleczył przy pomocy huby swojego pacjenta, który miał bardzo Uporczywego nowotwora trudno leczącego się, poddającego się leczeniu, nowotwora ślinianek. Ogólnie, jeżeli chodzi o nowotwory, to można powiedzieć, że chuba polece się przy wszystkich nowotworach, ale szczególnie przy nowotworach gruczołów dokrewnych, przy nowotworach np. Um, tkanki nerwowej. To są bardzo poważne stany chorobowe a chuba jest bardzo skuteczna. I na przykład, jeżeli czytać też takie wzmianki historyczne, to można znaleźć pewne notatki, że kniaz Kijowski, Włodzimierz Manomach, w XII wieku, mając nowotwór na wardze, sobie wyleczył ten nowotwór właśnie grzybem brzozowym. I nawet jest zaznaczono w tych kronikach, że on stosował y, napar, z tego grzyba oraz stosował okłady miejscowe. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o okłady miejscowe, u nas na Ukrainie huba jest bardzo popularna na różnego rodzaju dolegliwości skóry. Czy to będą egzemy, łuszczyce, topowe zapalenie, ale szczególnie, jeżeli są to takie zmiany bakteryjne, jakieś długo niegojące się wypryski, ropnie. Albo na przykład grzybica na skórze. I wtedy też i do wewnątrz się stosuje i się robi okłady. Są też y, narody, na przykład jeżeli chodzi o Alaskę, to y, czytałam materiały, gdzie do kąpieli używa się nie odwar, tak jak na przykład u nas odwar jest bardzo na Ukrainie popularny, to tam używa się. Spalona chuba, już jakby ten węgiel, który się z chuby utworzy, jako bardzo mocny środek detoksykujący i też używa się do kąpieli zarówno dla osób dorosłych, jak i dla małych dzieci. W Stanach Zjednoczonych, na przykład, chuba uważa się za jeden z najlepszych superfoodów, to znaczy takie jedzenie, które ma bardzo mocne działanie antyoksydacyjne. Sprawa w tym, że nasze komórki, komórki naszego ciała posiadają pewien enzym, dysmutaza ponadtlenkowa. To taki antyoksydant komórkowy. Chroni mitochondria komórek przed zniszczeniem. Niestety z wiekiem tego enzymu zaczyna nam brakować. I w 1984 roku były badania przeprowadzone, które potwierdziły, że ten enzym właśnie odpowiada za nasze zdrowie, ale też za długość życia komórki, a to znaczy, że za naszą długość życia. I sprawa w tym, że tą dysmotazę, ten enzym zawiera czaga, zawiera w ogromnych ilościach. Ze wszystkich produktów spożywczych, to nie ma innego produktu, który by zawierał tego enzymu więcej niż czaga. Już sam ten fakt mówi o tym, że grzyb ten pomaga nam zachować zdrowie i przydłużyć życie. To dlatego się nazywa grzybem długowieczności. W Polsce czaga oczywiście też jest znana. Na przykład profesor Ożarowski w swojej książce pisał o właściwościach leczniczych czagi, a ojciec Klimuszko polecał stosować jednocześnie czagę białą i czarną. Po prostu zmieszać je w równych proporcjach, muszą być rozdrobnione bardzo dokładnie i później Jedną łyżkę takiej mieszanki, zaleć jedną szklanką 250 ml zimnej wody, zagotować, pogotować z 10 minut i później jeszcze na 30 minut odstawić. I później przecedzić i pić po szklance 3 razy dziennie, 20 minut po jedzeniu. Jeżeli chodzi o stosowanie jeszcze inne, na przykład profesor Różański. Podkreślę, że nie wszystkie składniki aktywne czagi możemy wydostać poprzez maceraty, takie zwykłe moczenie w wodzie, no tak jak na Ukrainie na przykład u nas się stosuje nie gotuje się, po prostu się moczy przez dłuższy czas w wodzie, żeby ona była na surowo i w taki sposób się pije. Albo można, tak jak na przykład ojciec Klimuszko to mówi, zagotować, zrobić odwar, albo jeszcze, tak jak dr Różański tłumaczy, że oprócz tych metod można zrobić jeszcze nalewkę, bo alkohol wyekstrahuje, wyciągnie z rośliny zupełnie inne składniki. I można w ogóle stosować to wszystko. Wszystko na Nalewkę, odwar lub macerat. I właśnie jaki przepis podaje dr Różański. Według jego przepisu trzeba wziąć jedną szklankę rozdrobnionej mocno czagi, zaleć 400 ml alkoholu gorącego, odstawić na dwa tygodnie, później przecedzić i pić po 15 ml Dwa razy dziennie, godzina przed posiłkiem. Szczagi czarnej też można robić takie herbaty, takie napoje, herbata lub kawa, kto jak to nazwie, bo ona ma taką goryczkę w smaku, to jej przypisywane jest najmocniejsze działanie antynowotworowe. Natomiast czy czaga ma jakieś przeciwwskazania? Grzyb uważa się za absolutnie bezpieczny i przeciwwskazań jako takich nie ma. Jedynie co trzeba pamiętać, ze względu na to, że no działa tak pobudzająco, trochę jak kawa, no to nie poleca się dzieciom, kobietom w ciąży. Ze względu na to, że ma bardzo mocny wpływ na układ immunologiczny, nie poleca się osobom, które są po przeszczepie jakichś narządów. To jest normalnie, bo one wtedy biorą te osoby leki, no żeby obniżyć tą odporność. I jeszcze o czym trzeba pamiętać, że może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami. Jak obniża poziom cukru, no to wiadomo, że jak ktoś bierze leki na cukrzycę i jednocześnie czagę, która też cukier obniża, no to musi pilnować tej dawki swoich leków, żeby nie przedawkować. Jeżeli ktoś też bierze jakieś leki na rozrzedzenie krwi. I stosuje czagę, która też ma taki efekt, no tylko działa no, w sposób naturalny, no to też musi pilnować dawki swojego leku, żeby nie przedawkować. Ale ogólnie, ze względu na te niesamowite jego właściwości, to rzeczywiście warto czagę stosować i wtedy, kiedy jest problem zdrowotny z tych, które wymieniłam, ale nawet profilaktycznie raz na jakiś czas. Można to zastosować tak, jak niektórzy to w ogóle piją na co dzień. Może dlatego no, są doniesienia, że osoby, które regularnie to stosują po prostu w codziennej diecie, no to mniej zapadają na choroby nowotworowe. Warto się temu przejrzeć. Mam nadzieję, że ta informacja jest dla Państwa przydatna. Jedynie, jak to zwykle przypomnę, że to nie jest porada medyczna. To jest informacja dla Państwa. A jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne bardzo poważne i chce stosować te wszystkie wskazówki, to najpierw skonsultujcie się ze swoim lekarzem. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Państwa stosował już czagę. Może ktoś chodzi do lasu i zbiera i sam przyrządza sobie różne specyfiki. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj. Za uwagę, piszcie w komentarzu, co myślicie na ten temat. Może coś jeszcze dodacie od siebie. Będę Wam za to bardzo wdzięczna, a ja życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.